Witam wszystkich na wrześniowym grzybobraniu. Mam nadzieję, że dzisiaj coś znajdę. Sąsiad wczoraj przywiózł ponad 100 grzybów, więc chyba jednak coś będzie tym razem w lesie. Po drodze, jadąc rowerem, widziałem kilkanaście samochodów na poboczu, więc raczej w lesie nie jestem jedyny, który będzie chciał jak najwięcej grzybów stąd wynieść. No ale to się zaraz okaże, co i ile znajdę. Pierwszy podgrzybek już jest. Więc jednak z jakimiś grzybami wrócę do domu. Jest i drugi. Kolejny, tym razem taki malutki. Coś czuję, że tych malutkich będzie najwięcej. Na razie mam 17 podgrzybków. Praktycznie wszystkie takie malutkie, niezbyt duże, ale ważne, że są. Z pustymi rękoma nie wrócę do domu. Będzie na zupę grzybową, jak zwykle zresztą. W ostatnich latach to zauważyłem, niezbyt często grzyby rosną, powiedzmy tak, parami. Dwa obok siebie, trzy, czasami cztery. Kiedyś dość sporo właśnie tak rosło i w bardzo szybkim tempie można było nazbierać bardzo dużo grzybów. No tym razem w zasadzie co z roku na rok jest nieco gorzej. Są takie pojedyncze, czasami się trafią po dwie sztuki, jeden koło drugiego, ale bardzo rzadko. No jak takich malutkich się nazbiera, no to trzeba długo zbierać niestety. A na razie większych nie widać. Chyba że ktoś dzisiaj był i je powyrywał. A te mniejsze zostały, bo ich po prostu nie zauważył. Trzeba bardzo nisko schylać się, aby w ogóle je zauważyć. A niektórzy idą szybko, aby tylko zobaczyć właśnie takie większe. No i tych małych nie zauważają. A dla mnie nieważne, czy jest duży, czy mały. Liczy się sztuka. Więc zobaczymy nieco później, czy będzie z tego więcej, albo przejdę się jeszcze w inne miejsce, ale jeszcze w tym samym miejscu trochę poszukam. Jeszcze trochę kurek. Na tą chwilę mam 32 podgrzybki, same małe, ale ważne, że są, i 3 kurki. No, muszę sobie trochę przypomnieć, jak to było w poprzednich latach. Takich małych grzybków to się zbierało po 100, po 200 sztuk. No ale właśnie rosły po 3-4 sztuki zazwyczaj. Tu się zdarza tylko jeden, ewentualnie dwa. I nieco dłużej to trwa. No postaram się przynajmniej to zbierać do tych 50. Chyba że przejdę na inną stronę lasu. Może tam będzie więcej. I uda się więcej uzbierać. Trzeba przejść na drugą stronę ścieżki i jakoś spróbować dozbierać więcej. No po tej stronie jest nieco gorzej. Na razie 35 podgrzybków i chyba do tych 50 nie dojdę. No ale dobrze, że chociaż jakieś są. Ostatnio sporo padało. Więc jakiś wysyp grzybów się zrobił. Pewnie trzeba będzie poczekać jeszcze parę dni. Może będzie coś więcej. Mam nadzieję.
bo nie chciałbym skończyć roku z taką kiepską ilością grzybów. No niestety te drobne podgrzybki są bardzo delikatne. Lekko je się tylko weźmie do ręki, już kapelusz z nich spada. Czwarta kurka. No nic, jeszcze parę minut tutaj połażę. Może jeszcze coś będzie. Jakieś mrowisko jest. No jeszcze tylko kilkanaście sztuk, żeby było, no. Ale niestety chyba na te parę sztuk się nie zanosi. Po tej stronie lasu mało co jest. Tam było znacznie lepiej. Trzydzieści sześć. Jeszcze się Niemka trafiła. Jak na razie jedna sztuka. No i chyba niestety więcej już nie znajdę. Więc bilans na dzisiaj około godziny zbierania, czyli łażenia po lesie na świeżym powietrzu. To 36 małych podgrzybków, 4 kurki i jedna Niemka. No nie doszło do 50, ale trudno. Zapewne uda się kiedy indziej. Pewnie za parę dni znowu trzeba będzie się wybrać. Może wtedy będzie więcej, albo będą też większe. Bo niestety za bardzo jakimiś większymi okazami dzisiaj nie ma co się pochwalić. Więc to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, zwłaszcza grzybiarzy. No i do następnego filmu.